Księże generale, dziś piękny, wyjątkowy dzień, bo 55 lat pracy jako kapłan, ale też tak prywatnie, 80 urodziny. No właśnie, co w takich ważnych dniach jak dzisiaj towarzyszą za emocje? Pierwsze to zawsze się stawia pytanie, co ci przyszło z tych 80 lat? Uczelnia ukończona, Wyższe Seminarium Duchowne, Akademia Teologii Katolickiej, Akademia Muzyczna w Łodzi, ale się zapytowuje, patrz, jakie to słowo. Co ty miałeś z tego, że ukończył 3 uczelnie? No właśnie. Że byłem pomocny dla drugich. Nikomu nie odmówiłem, wybudowałem 3 kościoły, dałem ludziom utrzymanie i błogosławiłem za dobre serce. A kościoły w jakich miastach? Warszawa, Kielce i Częstochowa. To mój 3. kościół w Częstochowie. Gdzie tutaj był pan, był ksiądz? Była uroczystość. Tak, tak, dokładnie, była uroczystość, ale ksiądz był też bardzo długo proboszczem tego kościoła. Byłem proboszczem i tu dawałem znać ludziom wszystkim, że pomagałem im, tu błogosławiłem, ale co więcej, tu byłem dla nich życzliwy i oni mnie szanowali. A czym wyróżniają się właśnie śląscy parafianie na tle innych parafian, na przykład z Mazowsza, z województwa łódzkiego? Pracowitość Ślązaków jest nie do przecenienia, a mądrość ich jest nie do ogarnięcia. Dlatego słyszałaś, pani redaktor, jak profesor Miodek napisał do mnie życzenia i nazwał mnie, że ja jestem człowiekiem, który mówię Akademia et Templum, uczelnia i świątynia. No więc to taka prosta, ale delikatna służba przynosi owoce. Pięknie dziękuję za rozmowę. No, życzę wszystkiego, co najlepsze ze względu i na dzisiejsze urodziny, ale też na ten jubileusz pracy jako kapłan. Ale zaznacz, że proszę Boga, żeby mi nie zabrał rozumu. To najważniejsze. Żeby mi nie zabrał rozumu. No i zdrowia przede wszystkim, bo to też cenne.